Materiał zrealizowany dla portalu histma.org. Histma.org. Łączy nas historia. Marek Teller. Kunegunda. Córka Kazimierza Wielkiego. Nieszczęśliwa panna młoda. Kunegunda. Młodsza córka króla Polski Kazimierza III Wielkiego i Anny Aldony. Nie zaznała małżeńskiego szczęścia. Została co prawda poślubiona księciu bawarskiemu Ludwikowi, ale z powodu rodzinnych sporów przez lata nie mogła zamieszkać w ojczyźnie męża. Córki króla Kazimierza III Wielkiego od najmłodszych lat stawały się przedmiotem wielkiej polityki. Miały zapewnić swojemu ojcu dobre relacje z sąsiadami i umocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Nie inaczej miało być w przypadku Kunegundy Kazimierzówny. Polski monarcha zdecydował, że młodsza z jego córek ze związku z litewską księżniczką zostanie żoną księcia bawarskiego Ludwika Wittelsbacha, syna cesarza Ludwika IV. Ślub odbył się w lipcu 1345 roku, lecz królewna przez 11 lat nie mogła opuścić ojczyzny i zamieszkać z mężem. Kazimierz III Wielki i Wittelsbachowie poróżnili się bowiem o posag i wiano piastowskiej królewny. Kunegunda urodziła się najprawdopodobniej między 1327 a 1333 rokiem jako druga córka króla Polski Kazimierza III, wówczas jeszcze królewicza, i księżniczki litewskiej Anny Giedyminówny. Z całą pewnością przyszła na świat przed 16 maja 1335 roku, gdyż w wydanym tego dnia dokumencie jej siostra Elżbieta została nazwana starszą córką monarchy. Kunegunda otrzymała imię po swojej ciotce, księżnej Świdnickiej, a następnie saskiej Kunegundzie Łokietkównie. Niewykluczone jednak, że nawiązywało ono do Kingi, wdowy po Bolesławie Wstydliwym, której kult krzewiła na ziemiach polskich babcia królewny, królowa Jadwiga Łokietkówna. Kunegunda Kazimierzówna wcześniej straciła matkę, która zmarła 25 maja 1339 roku w nieznanych bliżej okolicznościach. Już kiedy Kunegunda i jej starsza siostra Elżbieta miały kilka lat, ich ojciec rozpoczął rokowania z przedstawicielami Wittelsbachów i Luksemburgów, mające na celu odpowiednie wydanie córek za mąż. Po nieudanych układach małżeńskich Elżbiety z księciem bawarskim Ludwikiem i wnukiem cesarza Jana Luksemburskiego Janem, Kazimierz zwrócił się w stronę książąt pomorskich. W 1341 roku zawarł w Sandomierzu sojusz z książętami wołoskimi z dynastii Gryfitów, Bogusławem V, Barnimem IV i Warcisławem V, na mocy którego jedna z jego córek, Elżbieta lub Kunegunda, miała zostać poślubiona księciu Bogusławowi V. Ostatecznie 24 lub 25 lutego 1343 roku, zgodnie z kolejnością starszeństwa, żoną Bogusława została Elżbieta. Kunegunda nie musiała jednak długo czekać na nowego kandydata do małżeństwa. Wkrótce powrócono bowiem do rozmów z cesarzem Ludwikiem IV Wittelsbachem, którego synowi Ludwikowi Rzymskiemu, wcześniej swatanemu z królewną Elżbietą, zaproponowano rękę jej młodszej siostry. 1 stycznia 1345 roku król Kazimierz III zawarł układ z cesarzem Ludwikiem IV, na mocy którego do końca roku królewna Kunegunda miała zostać żoną cesarskiego syna, księcia bawarskiego Ludwika. Ustalono wówczas posag Kazimierzówny w wysokości 8000 kop groszy czeskich i oprawę małżeńską od przyszłego męża w wysokości 12 kop groszy praskich. Suma ta została zabezpieczona na dochodach miast brandenburskich. 4 dni później w innym dokumencie ustalono, że polsko-czeskie przymierze będzie również obejmowało wsparcie wojskowe 400 zbrojnych i 400 łuczników na wypadek konfliktu zbrojnego. Większość badaczy zgodnie twierdzi, że był to pierwszy układ zaręczynowy Kunegundy z Wittelsbachem,
a wcześniejsze z 1335 i 1338 roku dotyczyły jej starszej siostry. Historyk Antoni Czacharowski dopuszczał jednak możliwość, że już dokumenty z jesieni 1338 roku, mówiące o małżeństwie córki króla Polski z synem cesarza, dotyczyły Kunegundy, a nie, jak się powszechnie przyjmuje, Elżbiety. Wittelsbachowie zignorowali jednak porozumienie z 5 stycznia 1345 roku i kiedy w lipcu 1345 roku na ziemię polskie najechały czeskie wojska, nie udzielili królowi Kazimierzowi pomocy. Znalazło to oddźwięk w stosunku polskiego monarchy do narzeczonego młodszej córki. Jak pisał kronikarz Jan z Winterthur, zawiedziony Kazimierz, narzeczeństwo to, według krążących wieści, unieważnił lub zamierzał tak uczynić. Mimo stale obecnej atmosfery nieufności, konflikt polsko-niemiecki został tymczasowo zażegnany, bowiem już w drugiej połowie lipca 1345 roku syn cesarski Ludwik Wittelsbach przybył do Polski, aby poślubić swoją piastowską wybrankę. Ślub Kunegundy i Ludwika odbył się około 25 lipca 1345 roku w Krakowie, a w uroczystościach wziął udział m.in. przyrodni brat Wittelsbacha, margrabia brandenburski Ludwik V Bawarski. W małżeńskich rokowaniach i sfinalizowaniu ślubnej umowy dużą rolę odegrali wojewoda kaliski Mikołaj Zbiechowa i zaufany króla Niemierza z Gołczy, którego żona Cudka była prawdopodobnie ochmistrzynią dworu królewnej Kunegundy. Jednym z głównych zwolenników tego małżeństwa był zaś siostrzeniec Kazimierza, książę świdnicki Bolko II Mały, bliski sojusznik Wittelsbachów, który był w konflikcie z dynastią Luksemburgów. Małżeństwo to, wymierzone właśnie przeciw Luksemburgom, stało w oczywistej sprzeczności z układem z lipca 1341 roku, w którym Kazimierz III zobowiązał się, że będzie uzgadniał z margrabią Moraw Karolem IV swoją matrymonialną politykę. Krótko po ślubie z Kunegundą Ludwik Wittelsbach powrócił do Brandenburgii, pozostawiając jednak świeżo poślubioną małżonkę na wawelskim dworze. Przyczyny takiego obrotu wydarzeń nie zostały do końca wyjaśnione. Przypuszcza się, że mogło dojść do nieporozumień między małżonkami lub ojciec Kunegundy podjął decyzję, aby jeszcze przez pewien czas córka pozostała w Krakowie. Na przedłużenie pobytu panny młodej w ojczyźnie mogła wpłynąć bulla papieża Klemensa VI z 18 października 1345 roku, w której skrytykował on Kazimierza III Wielkiego za sojusz z objętym ekskomuniką cesarzem Ludwikiem IV i oddanie córki za mąż jego synowi oraz namawiał do ponownego zwrócenia się monarchy w stronę Luksemburgów. Nie znajduje uzasadnienia teza dopuszczana m.in. przez Oswalda Balcera, jakoby Kunegunda nie miała w chwili ślubu ukończonego 12 roku życia i to było przyczyną jej pozostania w Polsce. W układach z 1 stycznia 1345 roku wyraźnie zaznaczono bowiem, że Kunegunda i Ludwik są w wieku zdolnym do wzajemnego współżycia. Odosobniona jest opinia niemieckiego badacza Hermana Biera, jakoby małżeństwo zostało dopełnione dopiero w maju 1352 roku, a wcześniej doszło jedynie do symbolicznych pokładzin. Sam autor cytuje zresztą dokumenty Wittelsbachów z 18 lipca 1346 roku i 22 września 1349 roku, w których Kazimierzówna została nazwana żoną Ludwika Rzymianina, choć przypisuje to określenie właśnie owym pokładzinom, a nie faktycznemu małżeństwu. W każdym razie Kunegunda pozostała w Polsce, chociaż zgodnie z małżeńskim prawem jej miejsce było u boku męża w Niemczech. Mijały lata, a Kunegunda, która w świetle prawa była żoną Ludwika Wittelsbacha, nadal pozostawała w Krakowie, niepewna swojego przyszłego losu. Kiedy pod koniec 1351 roku mąż królewny został margrabią brandenburskim, ponownie postanowił zawalczyć o swoje małżeńskie prawa. W maju 1352 roku Wittelsbach zjawił się w Krakowie,
gdzie miał zamiar rozmawiać z teściem na temat zaległych należności finansowych. Król Kazimierz nie wywiązał się bowiem z wypłacenia połowy sumy posagowej w dniu ślubu córki, uzależniając wypłatę posagu od otrzymania przez Kunegundę wiana. Dokumentem z 26 maja 1352 roku Ludwik pokwitował odbiór 1350 grzywien monety polskiej, lecz była to jedynie niewielka część należnej mu kwoty. Kazimierzówna wciąż pozostawała w Polsce i nie zanosiło się, aby miała przybyć do kraju męża. Wittelsbach stawiał bowiem sprawę jasno. Dopóki nie zostanie wypłacony posag, nie rozpocznie współżycia z żoną. Problem niewypłaconego posagu powrócił w 1354 roku. Dokumentem z 7 października Ludwik przypomniał królowi Kazimierzowi III jego zobowiązania finansowe, potwierdzając wiano Kunegundy, które miały stanowić miasta Nowej Marchii: Hojna, Mieszkowice, Lipiany, Myślibórz, Choszczno, Strzelce Krajeńskie i Barlinek. Te zaś zobowiązały się złożyć hołd Kazimierzównie, kiedy tylko jej ojciec wypłaci zaległy posag. W dokumencie Wittelsbach nazwał polskiego monarchę teściem naszym najdroższym, a swoją żonę margrabiną brandenburską. Termin spłaty należności i przywiezienia Kunegundy przez ojca do Brandenburgii wyznaczono do świąt Wielkiej Nocy 1355 roku. Polski monarcha nadal zwlekał jednak z zapłatą. Zapewne bardziej niż niewypłacony posag absorbowało wówczas jego uwagę rozpadające się małżeństwo z Adelaidą Heską. Jak wynika z dokumentu z 29 czerwca 1356 roku, Kunegunda nadal przebywała w Polsce, chociaż negocjacje mające na celu jej przyjazd do Niemiec zbliżały się już do pomyślnego zakończenia. W dawniejszej literaturze można się było spotkać ze stwierdzeniem, że Kunegunda nie dożyła przyjazdu do Brandenburgii i zmarła w Polsce. Tymczasem, zgodnie z dokumentem margrabiego Ludwika z 13 sierpnia 1356 roku, w którym zapisywał on swojej żonie małżeńską oprawę na wspomnianych wcześniej miastach brandenburskich wraz z przyległościami, Kazimierzówna została określona jego towarzyszką łoża. Oznacza to, że między 29 czerwca a 13 sierpnia 1356 roku, po 11 latach od ślubu, królewna przybyła do Berlina i zamieszkała w końcu ze swoim mężem. Los nie był jednak dla tej małżeńskiej pary łaskawy. Kunegunda Kazimierzówna zmarła bowiem 26 kwietnia 1357 roku, niecały rok po przybyciu do kraju swego małżonka. Datę jej śmierci przekazał dopiero w swojej kronice piszący 100 lat po zgonie królewny Jan Długosz, lecz powszechnie uznaje się ją za wiarygodną. Miejsce wiecznego spoczynku Kunegunda znalazła w klasztorze franciszkańskim w Berlinie. Po śmierci pierwszej żony Ludwik poślubił w 1360 roku księżniczkę makleburską Ingeborgę, z którą również nie doczekał się potomstwa. Zmarł 14 maja 1365 roku i został pochowany obok swojej pierwszej żony. Dla portalu Histmak.org czytał Mateusz Balcerkiewicz. Histmak jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, aby się rozwijać. Wspomóż nas swoją wpłatą. Szczegóły w opisie.